Zaraz będzie wystąpienie pana Radka Piotrowicza, który opowie o dzieciach z 2-2-11 w polskim systemie edukacyjnym. Była tutaj mowa o tych dostosowaniach, że one będą różne w zależności od tego, w jakim kraju mówimy. Kiedy ja ze swoim synem pierwszy raz byłam w poradni psychologiczno-pedagogicznej przed decyzją, do jakiej szkoły pójdziemy, usłyszałam wprost informację, którą mam do dzisiaj w swojej pamięci, że moje dziecko jest z szarej strefy systemu edukacji, czyli jest za dobre na szkołę specjalną, ale będzie mieć ogromne problemy w szkole ogólnodostępnej. I my się z tym mierzymy do dzisiaj. To jest decyzja rodziców, czy pójdziemy tą łatwiejszą drogą, czy pójdziemy tą, która jest bardzo wymagająca. Te kwestie związane z funkcjonowaniem w środowisku, w klasie, one są bardzo, one wychodzą na bardzo jakby poważny problem w momencie, kiedy dziecko jest w szkole. Bo okazuje się, że jeżeli dziecko ma wspomaganie w postaci nauczyciela wspomagającego, no to jeżeli tutaj mówimy o tym, że ma być jakiś uczeń, który będzie wspierał, będzie takim dobrym kolegą, to ja już mówię od razu, że to jest moja wątpliwość, bo najwięcej dzieci w naszej klasie, mówię o klasie mojego syna, ma problem z tym, że Borys ma inaczej. Dlaczego on ma inaczej? On tego nie rozumieją. W związku z tym ja zadam od razu pytanie do pana Radka. Zapraszam już na ten moment. Jak to teraz rozegnać w naszym systemie edukacji? Jak to zrobić, żeby było dobrze? Jak w ogóle system edukacji podchodzi do takich dzieci jak nasze? Bo rozmawialiśmy nieraz na temat tego, że tu nie chodzi o to, że nasze dzieci mają ten konkretny zespół i teraz będą w jakiś konkretny sposób traktowane, ale żebyśmy sobie wyobrazili, jak to powinno optymalnie funkcjonować. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No, bardzo trudne zadanie, bo generalnie, proszę Państwa, no cóż możemy powiedzieć. Rzeczywistość jest taka, że przecież rozpoznania kliniczne, które mamy i w rzeczywistości w orzecznictwie, mamy różne systemy orzecznicze i to jest największy, jakby można powiedzieć, problem. Tak, mamy inny system orzeczniczy, jeżeli chodzi o w systemie zdrowia, inny system orzeczniczy w systemie pomocy społecznej, inny system w edukacji. Coś, co jest niepełnosprawnością, trudnością w jednym systemie, nie równa się niepełnosprawnością w drugim systemie. W edukacji, wszyscy dobrze wiemy, że głównym problemem mamy kwestie kwalifikacji dzieci do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kwalifikacji do wczesnego wspomagania rozwoju, mamy kwalifikacje do systemu kształcenia specjalnego. No i w kształceniu specjalnym oczywiście największy problem, który jest, to jest bardzo wąski katalog rozpoznań i pytanie teraz, które dziecko się tam znajdzie, a które się dziecko nie znajdzie, tak? Co oczywiście pokazuje, to samo jest dotyczy wczesnego wspomagania rozwoju, wystawiania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju i tak dalej. Ten katalog rozpoznań jest bardzo wąski, co często powoduje, że szukamy furtki, gdzie dziecko umieścić i która furtka. Więc na pewno ci, którzy Państwo tutaj są z poradni psychologiczno-pedagogicznych czy innych, to jest na pewno duża zagwozdka, kogo gdzie zakwalifikować, bo jeżeli teraz nie będzie odpowiedniego rozpoznania klinicznego, odpowiedniego rozpoznania, no to generalnie można powiedzieć, że to dziecko jest w szarej strefie, tak? W szarej strefie, bo drzwi się będą zamykały wszędzie, bo w zasadzie no, nie ma prawa do tego, albo będzie ograniczona liczba specjalistów, ograniczony dostęp do form terapeutycznych, do liczby godzin wsparcia i tak dalej. To jest największa zagwozdka i najczęściej faktycznie największą trudnością mają dzieci te, które, to co było powiedziane, są za dobre, tak? Z jednej strony, bo łatwo by, można powiedzieć, podpiąć dziecko pod autyzm i w tym momencie drzwi się otwierają, co często pewnie niektórzy z Państwa będą widzieć, że mamy dużą nadrozpoznawalność dzieci ze spektrum autyzmu, tak? Pod kątem, jakbyśmy weszli w statystyki systemu informacji oświatowej, to samo dotyczy dzieci z afazją, tak? Zaczyna się rzeczy, więc pojawiają się bardzo dużo takich kodów, które no, są takim kodem na wszystko. No, chodzi teraz pytanie, bo rozpoznań jest dużo, można powiedzieć, mało jest rozpoznań, a objawów jest dużo, tak, które można by określić. Nic nie jest do końca tak naprawdę jasne. Ja tutaj się, trudno mi wypowiadać jakby teraz na temat dziecka z zespołem Georgia czy zespołem 2-2-11, dlatego że
W statystykach no nie mamy takich danych, tak? W statystykach klinicznych nie mamy takich danych i zapewne założę się, że w klasyfikacjach, statystykach medycznych w NFZ-cie, w różnych poradniach zdrowia psychicznego i wszystkich innych kodach rozpoznań też takich danych nie będziemy mieć. Pewnie będziemy mieć dane wyłącznie w kodach zaburzeń genetycznych. W psychiatrii wiadomo, że jeżeli mamy psychiatrię, to dominują kody z F-com, tak? W związku z tym te wszystkie kody, które mają zaburzeń psychicznych, zdrowia psychicznego, a więc niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocji, ale można powiedzieć, wszystkie te kody, każdy z nas jakby idąc do lekarza, dostanie kilka rozpoznań klinicznych. No i teraz właśnie pytanie, z której jest wiodące, tak? I które warunkuje i z której strony iść. No więc ja może troszeczkę postaram się zwrócić uwagę na to, co jest istotne, bo pytanie jest, jak pracować z uczniem. No, podstawa pracy z uczniem zawsze jest to, że trzeba go dobrze poznać. Tak? Trzeba go dobrze poznać, umieć postawić ocenę funkcjonalną i to, co my często będziemy funkcjonujemy w edukacji, nie jesteśmy od stawiania rozpoznań klinicznych, ale przede wszystkim od tego, żeby rozpoznać, jak dziecko funkcjonuje, w jaki sposób, na jakim etapie, i czym jest to funkcjonowanie uwarunkowane. Więc musimy połączyć, i to, co było tu mocno wybrzmiało, musimy połączyć tą diagnozę medyczną, diagnozą z oceną funkcjonalną i wymaga to tego, czego? No wymaga skoordynowania tego wsparcia, więc skoordynowania tego, co jest w systemie medycznym, skoordynowania systemu edukacji i jeszcze skoordynowania systemem polityki społecznej. Co jest szalenie trudne, tak? Bo mamy, można powiedzieć, wszystko jest w danych sektorach, więc każdy sektor ma swoje działania, każdy sektor stawia swoje diagnozy, każdy sektor stawia swoje plany terapeutyczne, programy terapeutyczne, co potem się przekłada na to, że dane dziecko czy ten uczeń przychodzi z różnymi rozpoznaniami, z różnymi ocenami funkcjonalnymi, z różnymi programami terapeutycznymi, w różny sposób pisanymi i jeszcze do tego mamy to, że mamy różnych specjalistów, gdzie szczerze mówiąc dużym problemem jest taka wzajemna współpraca, tak? Czyli taka wymiana informacji, spójność myślenia, spójne podejście i analiza. I to chyba jest też dosyć taki duży problem. Więc nie będę się skupiał tutaj konkretnie jakby nad dzieckiem, bo myślę, że trudno będzie dopasować coś takiego, żeby w danej klasie, czy w przedszkolu, czy w danej placówce skoncentrować się konkretnie na dziecko z tego typu rozpoznaniem. Bo tak jak przyglądaliśmy, te symptomy zaburzeń, trudności w funkcjonowaniu są bardzo szerokie i jeżeli przeanalizujemy sobie klasę czy grupę przedszkolną, to się okaże, że w tej grupie przedszkolnej czy klasie 30-osobowej może się okazać, że mamy 15 osób takich, które mają bardzo różne trudności i często są przyporządkowane do uczniów z trudnościami w uczeniu się, prawda? Z trudnościami w uczeniu się, tam gdzie już mamy postawione rozpoznanie niepełnosprawności intelektualnej, która jest takim parasolem, jest wynikiem tak naprawdę wielu rzeczy, no to już mamy pewien bardziej jasny wskaźnik. Niemniej jakby rozpoznanie kliniczne jest ważne, żeby wiedzieć dlaczego i jaki mechanizm się dzieje. Więc to o tym też warto pamiętać, że to, co wpływa jakby na funkcjonowanie dziecka, to oczywiście jest to, co mówiła pani profesor, z czym dziecko przychodzi na świat, czyli to uwarunkowania biologiczne, genetyczne, i bo już wiemy, tak, na co zwrócić uwagę, jeżeli taki zespół będzie rozpoznany wcześniej, no to możemy powiedzieć, mówimy o tej profilaktyce, czyli wiemy, czego się spodziewać, na jakie aktywności położyć duży nacisk, tak, jak aranżować przestrzeń, jak aranżować pewną strukturę zajęć, o której też tutaj już była mowa. Ale z drugiej strony będzie w dużej mierze wpływało na co? No będzie wpływało na to, jakie będą warunki środowiskowe, te przede wszystkim relacje, jakość pielęgnacji. My zawsze mówimy, że jeżeli chodzi o małe dzieci, jak zajmujemy się wczesną interwencją, wczesnym wspomaganiem rozwoju, to zawsze mocno podkreślamy jedną rzecz, że kluczem jest pielęgnacja. Tak? Czyli można powiedzieć, jaka pielęgnacja, jakie podejście, jaka praca w zakresie czynności ubierania, rozbierania, przewijania, karmienia, tak? Budowania relacji jest podstawą potem do tego, co będzie się tworzyło kolejne umiejętności. Więc oczywiście trudno powiedzieć, że takie małe dziecko będzie miało rozpoznanie od razu, bo one często, te nasze dzieci z takim dużym znakiem zapytania, no będą często w diagnozie, będą w długim czasie diagnozie, tak? I ten czas, szczęśliwcy są ci, którzy może mają tę diagnozę w pierwszym pół roku, tak? Natomiast ta diagnoza się będzie pojawiała przez długi okres i będzie się na pewno modyfikowała i będzie się na pewno zmieniała. Więc dla jednych na pewno rodziców, dla rodziców na pewno jest takie odpóźnik, że postawienie rozpoznania jest wreszcie wiem, co jest, tak? W związku z tym szukamy rozpoznania i w którą stronę idziemy. Dla drugich jest
niemożliwe, to jednak nie to, więc zawsze jest taka faza szukania, tak, trochę może negacji, a z drugiej strony ktoś mówi nie, niemożliwe i pewnej rezygnacji, tak, no tu wymaga tego wsparcia na pewno specjalistycznego, więc to jakie warunki środowisko daje, relacje, jakość, pielęgnacja jest podstawą jakby uczeniu, natomiast dla nas jest to bardzo ważne też, w jakiej grupie to dziecko będzie funkcjonowało. No i oczywiście to, co mówimy, bardzo ważny element w rozwoju, to jest to, jaka jest aktywność. Czy to dziecko jest aktywne, czy ono jest bierne. Dziecko aktywne, które jest zainteresowane światem, tak, ma otoczenie, które go prowokuje do stymulacji, będzie samo dochodziło do pewnych rzeczy, będzie prowokowało, działało. Dziecko, które jest bierne, tak, które nie ma tej motywacji, ma ograniczony zakres dostępności, ma negatywne doświadczenia, wiadomo, że ta jego dynamika do tego samouczenia będzie też obniżona. Więc zawsze zwracam uwagę na to takim sygnałem ostrzegawcą, że zawsze jest to, czy dziecko jest aktywne, porusza rączkami, bawi się, pyta, ciągnie, tak, absorbuje, zadaje pytania, czy tak dalej. Ktoś by powiedział w systemie gdzieś, no trudne dziecko, bo ono jest takie aktywne, niektórzy zaczną go, może niektórzy sprawdzać pod kątem, że dziecko w kierunku ADHD, bo jest żywiołowe, tak, a ono po prostu ma taką pewną dojrzałość, taką ciekawość poznawczą, że faktycznie ukierunkowuje. Natomiast znowu, zbyt spokojne dziecko, które nie wadzi nikomu, o nic nie pyta i nie działa, tak, no jest też sygnałem ostrzegawczym, czyli no wiadomo, że w procesie uczenia będzie tu trudniej. No ale to, co jest bardzo ważne, to jest oczywiście ten czwarty wskaźnik. Na kogo dziecko trafiło, gdzie, tak, na jakich specjalistów. No to jest takie uderzenie trochę w piersi do nas. No właśnie, czy spełniliśmy warunki takie, że tak, o budowę metodyczną, czy stworzyliśmy rzeczy, które niekoniecznie musiałoby wymagać tego, że musi być specjalny pedagog, że musi być specjalna metoda terapeutyczna, że musi być specjalne zajęcia dydaktyczne. Tak? To jest pytanie, czy zrobiliśmy wiele rzeczy, które możemy zrobić w ramach codziennych aktywności, tak? I w tym ramach aktywności codziennych można właśnie zaaranżować przestrzeń, odpowiedni sposób formułowania polecenia, tak? Odpowiednie ustawienie książki, odpowiedni sposób podania zadania, tak? To taki przykład był oczywiście z matematyką, ale no to też pytanie, czy nie można zastosować na przykład kalkulatora, żeby nauczyć algorytm, tak? I w zasadzie nie ma problemu. Więc oczywiście to jest duże pytanie o dużą elastyczność, ale też o to, na ile jako specjaliści, jako jesteśmy gotowi do takiego właśnie funkcjonalnego, tak? Funkcjonalnego myślenia, a na ile wchodzimy trochę w inną formę. Więc to oczywiście na kogo trafi, kiedy będzie ta diagnoza, czy ona będzie adekwatnie zrobiona, spójna, no to będzie miało wpływ. No i oczywiście kluczowe te aspekty, które bierzemy pod uwagę, to przede wszystkim dostarczanie dziecku okazji do uczenia się. Ja tutaj też bardzo mocno podkreślam tą rolę okazji do uczenia, bo okazja do uczenia to nie polega tylko na tym, że dziecko w szkole musi mieć odpowiednie zadania, bo okazja do uczenia są okazjami od samego początku. Dokonywanie wyboru, umiejętność dokonywania wyboru, stwarzanie sytuacji dokonywania wyboru, podejmowania decyzji, czasami właśnie to, co mówimy, że zbyt mocne wyręczanie, tak? Pojawia się tutaj problem na przykład asystenta osoby z niepełnosprawnością, asystenta ucznia. Oczywiście to jest duża furtka udogodnienia, ale to, co się też możemy zauważyć, ja akurat mam brata dorosłego z niepełnosprawnością, ale to, co można zobaczyć, to jest pytanie, o ile jaka jest rola asystenta, że rola asystenta jest rolą jakby w prowadzeniu dziecka ucznia, tak? Natomiast on nie może przyjąć roli wyręczenia. Bo jeżeli będziemy patrzeć przez całe życie przyszłość, nie będzie w rzeczywistości w dorosłości czegoś takiego, że ta osoba będzie miała jeden na jeden. Nie będzie czegoś takiego. Więc na pierwszym etapie można powiedzieć, mam asystenta, który będzie wdrażał, będzie podpowiadał, może pokieruje, ale on nie może być asystentem jeden do jeden do dziecka, który stoi nad dzieckiem, które wcale takiego wsparcia aż mocno nie potrzebuje. Więc to jest pytanie, na ile to wsparcie jest potrzebne, żeby nie robić czegoś takiego, że tego wsparcia musi być bardzo dużo, kiedy wcale tego wsparcia dużo nie potrzeba. Tak? Więc no, może teraz mówię trochę kontrowersyjne rzeczy, ale pamiętajmy o tym, że wychodzenie z systemu edukacji potem do dorosłości będzie wymagało samodzielności. I nie będzie takiej sytuacji, że będzie jeden na jeden. Nie będzie takiej możliwości, że ktoś będzie stał przy kimś i będzie kimś kierował i podpowiadał i będzie wyręczał.
To jest problem dorosłości i to widzimy u rodziców dorosłych osób, którzy w zasadzie są już w podeszłym wieku i zaczynają mieć pytanie, co będzie z moim dzieckiem, kiedy nas zabraknie. Tak? I my musimy dziecko przygotować tak naprawdę i osobę do podejmowania, do działania i do wsparcia. Z badań też tu danych Ministerstwa Edukacji, to też mają Państwo widać, że liczba uczniów w latach jakby w szkołach, placówkach jest mniejsza, jakby, natomiast liczba uczniów z orzeczeniami wzrasta. Tak? Czyli liczba osób, których będzie wystawiona opinia i orzecznictwo, zdecydowanie jest większa, po prostu pierwsza co świadomość, tak, rodziców trafianie, większa wykrywalność, natomiast z drugiej strony mamy coraz więcej dzieci i tu właśnie mamy coraz więcej dzieci z dużymi znakami zapytania, tak? Czyli takimi, którzy mają dużą niedojrzałość emocjonalną, społeczną, są dużymi wrażliwcami sensorycznymi, tak? Dzieci, które mają takie zakłócenia w zachowaniu, no i można powiedzieć, nie są to dzieci czyste, tak? Nie są to dzieci czyste. To są rzeczy też, które wynikają z badań nad wcześniakami. Mamy coraz więcej dzieci i mamy ten wskaźnik wcześniactwa większy, natomiast badam tutaj między innymi Instytut Matki i Dziecka. Zawsze mówiło się, matki i dziecka mówiło się, że 20% dzieci, czy aż 20% tak, wcześniaków nie będzie miało problemów rozwojowych, czy też nie ma problemów rozwojowych, więc zawsze gdzieś ten element się pojawia. Natomiast faktycznie bardzo dużą grupą dzieci mamy dzieci, które są ze znakami, takim dużym znakiem zapytania, tak? Czyli właśnie nie mamy tej diagnostyki specjalistycznej, aż takiej pogłębionej klinicznej, która by powiedziała, co się dziecku dzieje, tak? Tylko bazujemy na czym? Na obserwacjach. Bazujemy na obserwacjach, na aktywności. I to nawet ci z Państwa, którzy mają dzieci z autyzmem, no to mogę zapytać, podnieść rękę, które dziecko z autyzmem miało zrobione kompleksową diagnostykę i genetyczną, i metaboliczną, tak, i neurologiczną, i psychiatryczną, tak, żeby dojść, dlaczego tak się dzieje, czy nie, a na ile rozpoznań powstało na bazie jakby czego, no, obserwacji. Więc proszę zwrócić uwagę też na to, że z tych danych ostatnich właśnie roku 62% uczniów z orzeczeniami uczęszcza do szkół ogólnodostępnych. No więc jeżeli mówimy o dzieciach z 22, brak takich danych, tak jak powiedziałem, tak, no bo w statystyce nie będzie, no nie będzie i tak samo, tak jak powiedziałem, nie będzie w systemie zdrowia, nie będzie w systemie zdrowia, bo każda poradnia zdrowia psychicznego czy poradnia neurologiczna ma inne, tak, ma inne jakby kody, więc mają kody klasyfikacyjne, więc takich rzeczy nie ma. Natomiast, tak jak powiedziałem, ograniczony zakres rozpoznań w systemie edukacji, bo jest ten wąski zakres, tak, orzeczenie, opinia, kwalifikacja do wsparcia. Tu mamy już jasne reguły rozporządzenia, które mówią, że dziecko z trudnościami, niewielkimi trudnościami może skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tak, w ramach poradni i dostosowania wymagań w edukacji. Im wyższy stopień pewnych trudności, to może skorzystać, jeżeli małe dziecko ze wczesnego wspomagania. Natomiast w edukacji szkolnej już, żeby dostać orzeczenie potrzeby kształcenia specjalnego, musi wejść jakby bardzo wąski to kod. Więc różne definiowania niepełnosprawność. To, co, nad czym trwają prace, trochę będę tak wyprzedzał, bo faktycznie w edukacji bardzo mocno się teraz trochę dzieje i Państwo zapewne to też jakby pilotują. Jest jakby tendencja do tego, żeby odchodzić od orzeczeń, od potrzeby kształcenia specjalnego, w ogóle żeby ujednolicić jakby formułę orzecznictwa, nie w kategorii rozpoznań klinicznych, czyli tego wąskiego katalogu, tylko że podstawą jakby kwalifikacji ma być jakby poziom funkcjonowania dziecka, czyli można powiedzieć ocena funkcjonalna, w zależności od tego, jakie dziecko ma trudności i jaka intensywność tych trudności, zaburzeń w funkcjonowaniu jest, w jakich obszarach występują te zaburzenia, trudności, czyli intensywność, wielość, tak, obszarów zakłóconych ma wskazywać na ten poziom wsparcia, czyli można powiedzieć odchodzić, zamierza się w ministerstwie jakby generalnie pod głównym podejściu terapeutycznym odejść od orzecznictwa, stricte orzecznictwa w zakresie rozpoznań klinicznych na rzecz po prostu oceny funkcjonowania. Czyli wtedy będzie łatwiej jakby wyznaczać profil funkcjonalny ucznia, tak, czy dziecka i o tym też za chwilę jakby też powiem. Tak jak powiedziałam, ta różnorodność, bo różnorodne świadczenia, różnorodny zakres, dziecko w systemie zdrowia jako pacjent, w systemie edukacji jako uczeń, w systemie pomocy społecznej jako inaczej, więc wszędzie mamy, ale dużo, można powiedzieć, dużo rzeczy jest, w cudzysłowie gdzieś, a wszystko jest bardzo mocno rozproszone i dostępność do tego jest bardzo utrudniona, a przede wszystkim jest to nieskoordynowane.
I to, co chciałbym zwrócić uwagę na te dwie aspekty, które bardzo mocno teraz jakby są podkreślane i to zawsze było podkreślane, czyli diagnoza kliniczna ICD, a diagnoza funkcjonalna. W system edukacji mocno wchodzi w system ICF, czyli wchodzimy w klasyfikację funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia. Klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawności, czyli model biopsychospołeczny, on mocno też wchodzi w systemie zdrowia, to o tyle jest, zaczyna się troszeczkę korelować pewne rzeczy, więc podstawą, można powiedzieć, w oceny funkcjonalnej mamy ICF, który jest takim modelem podejścia z jednej strony połączeniem, tak, uszkodzeń, gdzie jest uszkodzenie, czy uszkodzenie medyczne, czyli struktura ciała, czy tak, tu mamy genetyczne bądź inne uwarunkowania. Z drugiej strony, co te uszkodzenia powodują, jakie zaburzenia funkcji, czyli właśnie funkcji, na przykład, nie wiem, poruszania się, widzenia i tak dalej, ale z drugiej, z trzeciej strony bazuje jakby na czym? Na ocenie aktywności, ale jeszcze środowiska, jaka jest rola środowiska. Więc podstawowym elementem w edukacji zaczyna się pojawiać ICF. ICF ma też to do siebie, że to, co Państwo, to też za chwilę jeszcze powiem, ale na bazie ICF-u powstają narzędzia diagnostyczne, takie narzędzia do oceny funkcjonalnej dziecka, jak i ucznia. Takie narzędzia powstały, są opracowane, które są spójne, wieloprofilowe, które mają zobaczyć, jak dziecko funkcjonuje w różnych obszarach uczenia, czy nie na podstawie czego, czy realizuje treści programowe, czyli program nauczania, co wie, a czego nie wie, tylko pod kątem tego, jak uczyć się i jak wykorzystywać te treści. Więc takie narzędzia obecnie powstały, są one w tym momencie w trakcie walidacji i w Polsce wprowadzone. Małe dzieci, screening rozwojowy małych dzieci od 0 do 6 roku życia jest obecnie realizowany w 20 tysiącach dzieci badanych w Polsce pod kątem zobaczenia, natomiast uczniów też jest prowadzone w tym momencie. Są arkusze, które czekają jakby na to, po to, żeby zweryfikować, sprawdzić, czy będą. I te arkusze zapewne w przyszłym roku będą już dla Państwa dostępne, dla wszystkich będą placówek edukacyjnych, będą dostępne jako podstawa do oceny funkcjonalnej dziecka, ucznia i one są skompatybilowane, wreszcie skoordynowane. Powiedzmy sobie tak, że jedno wynika jakby z drugiego, więc to też za chwilkę powiem, ale one będą też dostępne jakby dla Państwa na platformie, która też taka platforma narzędziami powstaje, więc będzie, myślę, że łatwiej włożyć. Ja przeskoczę troszeczkę jakby w ten, bo to, co zawsze Państwo pytamy w funkcjonowaniu, to zawsze pytamy o to, że diagnoza diagnozą, tak, oceniamy funkcjonowanie, natomiast pytanie zawsze jest, czy wszystko to, co robimy, jest skuteczne. A kiedy to będzie skuteczne? No, będzie pytanie od tego właśnie, od czego zależy ten rozwój, od czego, jakie czynniki wpływają i ten obraz funkcjonowania dziecka jest bardzo różny, tak? Więc to, czy jedno dziecko jest bardziej aktywne, czy mniej aktywne, czy jedno dziecko ma problemy z tym, czy z tym, te przyczyny będą bardzo różne. To, że dziecko, na przykład powiedzmy sobie wprost, że dziecko ma problemy z czytaniem, czy z koncentracją, czytaniem, to nie znaczy, że ma, to jest pytanie, dlaczego ma problem z czytaniem. I teraz zalecenie problemu czytania może być układ taki, bo może mieć dziecko problem z zaburzeniami widzenia, bo ma problem z widzeniem, gdzie mało dzieci ma badany wzrok, w takim znaczeniu pod kątem funkcjonalności wzrokowych, funkcji wzrokowych, bo okulistycznie jest wszystko dobrze, ale tak, ale inaczej funkcjonuje wzrok. To jest to, co się udało w tym roku i to jest bardzo mocno się udało tu trochę z naszej uczelni, ale też z innych projektów, z menem wprowadzić, że badania przesiewowe małych dzieci, czyli bilanse tak naprawdę są powiększone, poszerzone o badania funkcji wzrokowych i funkcji słuchowych od tego roku, więc w bilansach POZ-u, bo do tej pory po prostu tego nie było. Mało kto bada jakby ten wzrok pod kątem fiksacji, śledzenia, tak, koncentracji jakby rzeczy, przetwarzania i bardzo wiele dzieci mamy po prostu trudnościami. Oczywiście też jest płynnik, jaki może ktoś powie dobrze, ale też może być cywilizacyjny, bo wszyscy siedzą na tabletach, siedzą na komórkach, inaczej koncentrują, siedzą tak, więc jak robią palcami tak, cały czas, oczy się koncentrują w tym miejscu, gałka mniej pracuje, tak, no i mamy elementy wtórne, tak, ale może być układ taki, że przecież dziecko źle czyta, dlatego, bo źle, bo ma złą ustawioną pozycję głowy, tak, pozycję, jest zgarbiony, opadający, więc wystarczy podnieść książkę, tak. No i właśnie, teraz pytanie, czy to wszystko wynika tylko z zespołu, tak, zespołu, bo, czy wynika to z rzeczy, które mają charakter, no, taki można powiedzieć i wtórny, tak. Więc nie jest kwestia takiego metodyki podejścia, że
taki zespół to taka metodyka. No nie będzie tak czegoś takiego i nie mamy czegoś takiego i nie możemy pójść coś takiego, bo to jest niebezpieczeństwo, że jak ktoś kogoś zaszufladkuje do danego zespołu, to tak wszyscy będą tą metodyką pracować. To już widać przy dzieciach z autyzmem. Naprawdę, proszę mi, widać dzieciach z autyzmem. Autyzm, pracujemy jak z autystykiem, a ten autyzm po prostu jest świat, tak? I jeżeli ktoś teraz nie będzie patrzył pod kątem czego? Funkcjonowania dziecka, analizy, co, jak, dlaczego tak się dzieje, nie będzie analizował czynników warunkujących, no to ten program terapeutyczny będzie sztuką dla sztuką. Czyli on efektów nie będzie podejmował. I będziemy mieć pytania, co zrobiliśmy przez 10-15 lat, że nie poprawiliśmy funkcjonowania dziecka. Więc nie wolno nam się zaszufladkować, przynajmniej jest takie moje zdanie, pracując no, ponad 25 lat pracuję z małymi dziećmi, nie wolno nam się zaszufladkować w rozpoznanie kliniczne, tak? W znaczeniu strategii, metodyki. I nie będziemy w stanie, proszę popatrzeć, nie wiem, tu pani profesor pewnie powie, ile każdy z nas nosi zespołów genetycznych w sobie, tak? Ile się ujawniło, ale ile mamy zespołów genetycznych i nie będzie tyle metodyk do pracy z dziećmi z takim zespołem, tak? Musimy się nauczyć bardziej metodyki analizy potrzeb i co czego warunkuje, i jak dopasować pewną elastyczność, tak? Więc inaczej tego nie zrobimy. Dlatego proszę pamiętać o tym, że diagnoza kliniczna jest bardzo ważna. Diagnoza kliniczna jest bardzo ważna, jest istotna. Bez niej niewiele rzeczy nie zrobimy, ale tak jak powiedziałam, bardzo wiele dzieci mamy w fazie diagnozy. Więc i ta diagnoza będzie się zmieniała. Pytanie, ile mamy diagnoz trafnych, ile mamy nietrafnych, tak? Ile będzie te diagnozy będą weryfikowane? No akurat tu jest... Tak mówię, powiem sobie, że jest specjalistą od tego, ale założę się, że bardzo wielu lekarzy, tak, no, na pewne rzeczy nie zwraca uwagi, bo po pierwsze jest dostęp, patrzymy na objawy, tak, i bardziej w tej formule. Więc oczywiście widzimy objawy jako aktywności, ale musimy zobaczyć, jaka jest przyczyna, gdzie jest przyczyna i jakie jest uszkodzenie i pytać się, o jaki jest mechanizm powstawania tego zaburzenia, tak, bo tych wad mamy dużo, mamy dużo, mamy dużo, nie jest to zespół, który jest jednoelementowy, tak. Mamy zespół, który ma wiele jakby elementów, składników, czynników. I to jest ważne, bo ta diagnoza ma nam odpowiedzieć na pytania przyczynowe. Dlaczego tak się dzieje? Która z tych sfer jest najbardziej zaburzona? To było tu pytanie, czy właśnie, nie wiem, koncentracja uwagi, czy może właśnie, czy właśnie kwestia procesy poznawcze, intelekt? Tak, ale to jest bardzo szerokie pojęcie. Tak? To jest przyswajanie pojęć, to jest rozumienie pojęć. To jest kojarzenie, to jest identyfikacja, to jest wyciąganie wniosków, to jest podejmowanie decyzji, tak? To nie jest tylko proces poznawczy, tak? Więc ten proces poznawczy, można powiedzieć uwaga, ale ta uwaga będzie miała bardzo znowu wiele aspektów, tak? Od czego ona zależy. Więc nie jest kwestia, że pracując z dzieckiem z zaburzeniem koncentracji uwagi, to trzeba mu zrobić to i to, bo pytanie jest, dlaczego ta uwaga jest zaburzona, tak? Z czego ona wynika i co jest problemem, tak? Bo może się okazać, że uwaga jest dlatego, że jest problem emocjonalny, adaptacyjny, tak? Problem jest z habituacją, przyzwyczajeniem się do bodźców pewnych rzeczy, tak? I teraz wyizolowanie tego dziecka, bo nie ma tych bodźców, nie jest rozwiązaniem. Ja zawsze daję taki przykład, że ktoś mówi, a bo on się rozprasza, to tam kartka na drzwiach nie wchodzić, tak? No bo on wtedy wykona zadanie do końca. To nie jest rozwiązanie, bo on to zadanie zrobi, nie wchodzić. Ale nie będzie w życiu takiej sytuacji, żeby był wyizolowany. No nie będzie takiej sytuacji, więc ja muszę nauczyć się, jak go nauczyć, żeby on sobie dawał radę z tym. Więc może będzie kartka, co 30 sekund ma ktoś wchodzić, tak? Czy ma dojść do takiej habituacji, żeby się po prostu co zrobił? No przyzwyczaił. Więc to jest ważne, że nie zawsze będzie polegał element na czym? Na chronieniu, ale czasami na stworzeniu sytuacji, które właśnie będą specjalnie problemowe, więc to jakby jest ważne, żeby to kompleksowość po prostu łączyć. Tak, diagnoza kliniczna z diagnozą funkcjonalną musi nam się połączyć, tak? One muszą się nam uzupełnić. Jedna da informację o mechanizmie, druga mówi, co widzę, w jaki sposób, na jakim etapie funkcjonuje, czyli ta metodyka. Inaczej bez tego się nie zaplanuje działań, tak? Więc organizacyjnie można wiele zaplanować, ale organizacja nie przełoży się na... No nie będzie to jako jeden element, tak? No powiedzmy sobie wprost. To mówiłem, tak? Mówiłem właśnie o tej funkcji międzynarodowej klasyfikacji ICF. ICF jako, tak jak mówię, podstawa ICF wchodzi w rehabilitacji, wszedł ICF, w psychiatrii wchodzi ICF
jakby w kontekście oceny funkcjonowania osoby, tak, w edukacji też ICF wchodzi i te narzędzia diagnostyczne, które są dla małych dzieci, dla uczniów już są na bazie ICF, więc też będą łatwiej jakby Państwu to zrozumieć. Natomiast proszę popatrzeć, że to jest ten element, że zawsze muszę zwrócić uwagę na te czynniki osobowościowe, jak i czynniki środowiskowe. To, że dziecko funkcjonuje tak, to jeszcze pamiętajmy o tym, że każdy z nas ma swój temperament, ma osobowość, tak? I to jest ta aktywność. I te cechy osobowości będą miały duży wpływ na to też, jak ten dziecko się będzie włączało. Jeden będzie się szybciej adaptował, drugi ma takie cechy, że wymaga czego? Poprowadzenia, więcej czasu i adaptacji. Czyli projektowanie zawsze mówi, co mamy, co chcemy osiągnąć, jak to zrobić. No i oczywiście pytanie jest, kto i kiedy to zrobi, tak? No bo to jest załącznik. To jest wyznacznik, że pojawia się program terapeutyczny, no ale program terapeutyczny jest bardzo łatwo napisać, tak? W cudzysłowie one często są rozbudowane, mają po 10 kartek, tak? A program ma być krótki. Program ma być krótki. I tu mogę tylko powiedzieć, że idą prace w tym, żeby program był krótki, tak? Program, żeby był krótki. Żeby był funkcjonalny, żeby napisać konkretnie, co dziecko potrzebuje, uczeń potrzebuje, a nie pisywać 50 celów i realizacji. I nie pisywać, że każdy specjalista wklei swoją część, która się potem wyklucza, przerywa i tak dalej. Program może być na jedną stronę. Natomiast to, co było tutaj powiedziane bardzo, bardzo mocno w filmie. W programach terapeutycznych jest bardzo ważny element, którego czasami brakuje. W programie terapeutycznym musi się pojawić tak zwane zasady pracy z dzieckiem, uczniem. Czyli muszą się pojawić coś takiego. Pracując z Wojtkiem, pamiętaj, że Wojtek potrzebuje więcej czasu, Wojtek potrzebuje struktury czynności, Wojtek potrzebuje, żebyś do niego powiedział w taki, a nie inny sposób, żeby zakomunikował mu w taki, a nie inny sposób polecenie, tak? Wojtek potrzebuje, że musi mieć pomocy 20-30 cm, że on musi mieć akurat powiększone, tak? Że on musi mieć może książkę podniesioną do góry, tak? To jest jakby taka aranżacja. Ja zawsze powtarzam tę zasadę pracy z dzieckiem, to jest tak, jakby ktoś powiedział, dostałem kogoś i masz iść z nim poprowadzić zajęcia, ale go nie znam. Tak? I zapewne jak Państwo dostaną program, że mają ćwiczyć Państwo koordynację, skupienie, koncentrację i tak dalej, to jest takie wodolejstwo. Czyli dużo tam pisze, ale mało konkretów. Tak? Ktoś zada pytanie, ale co znaczy, jak ma zrobić? A on w ogóle wejdzie ze mną, czy nie wejdzie? Słuchaj, a on w ogóle się przywita, czy nie przywita? No właśnie, czyli jak nawiązać kontakt, jak wejść w relacje? Tak? To są podstawowe informacje, więc w zasadzie niektórych programach będzie naprawdę wymagało czego? No, krótkich zasad. Tak? On musi siedzieć w takim miejscu, tak ustawiona książka, tak jest dobrana pomoc i w takim podziale jakby na rzeczy. Tu mówiliśmy o ocenę funkcjonalną, to już mówiłem. Właśnie dlatego mówię ocena funkcjonalna, bo już teraz mają Państwo jakby z ICF-u, w jakich obszarach odbywa się diagnoza, czyli ta ocena funkcjonalna. Nie ma podziału już w uczniów, u ucznia nie będzie podziału na matematykę, polski, przedmioty, tylko bardziej mamy na procesy, które warunkują uczenie się. Czyli to jest o tyle istotne, żeby nie dzielić pod kątem, czego sprawdzam, czy uczeń opanował treści, czy nie. Zaliczył czy nie zaliczył, tylko bardziej jest w kontekście czego? Bardziej w kontekście, jakie umiejętności warunkują, żeby dane treści mógł w ogóle opanować. Podstawa programowa, no i też są myśli o tym, żeby zmniejszyć elastyczność, to jak powiem wprost. Największym problemem oczywiście jest to, że możemy robić wiele rzeczy, natomiast podstawa programowa jest strasznym ogranicznikiem, tak? Bo ona jest mało jakby elastyczna, tak? Powiedzmy. Natomiast na pewno już zwraca się uwagę na to, że zaczynamy dokonywać oceny nie w kategorii, tak, funkcje poznawcze, motoryczne, tylko w kategorii już na przykład uczenie stosowania wiedzy i w tej kategorii uczenie stosowania wiedzy, jakbyśmy powiedzieli, mają Państwo już takie kategorie, tak? Czyli generalnie oceniam funkcjonowanie dziecka czy ucznia od małego w punktach kategorii. Na ile dziecko się celowo posługuje zmysłami, potrafi zastosować zmysły, potrafi patrzeć, potrafi słuchać, potrafi, tak? Czyli mamy te rzeczy, które związane są jakby takimi i z funkcjonalnym zastosowaniem zmysłów. Na ile jest potrzeba skupienia uwagi, tak? Nawiązywania kontaktu, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, tak? I to jest oczywiście jakby wskaźniki, które będą już pokazały troszeczkę w innym kontekście jakby patrzenia. Tu mają Państwo przykład screeningu dla małych dzieci. Screening rozwojowy dla małych dzieci jest od 0 do 6 roku życia i screeningi rozwojowe małego dziecka, one już są bardziej ułożone w też kategoriach bardziej zachowań obserwacyjnych.
Arkusze są zrobione, i to jest też o tyle, że arkusze są zrobione na poziomie dzieci 6-8 miesięcy, 12-14, 1,5 roku, 2 lata, 3-4, 5-6 latek, a potem przechodzą do arkuszy ucznia. Screening jest o tyle zrobiony takim narzędziem, który wymaga przede wszystkim obserwacji w różnych obszarach zachowania dziecka, we wszystkich obszarach funkcjonalnych, czyli w zakresie przystosowania emocji, komunikacji werbalnej, niewerbalnej, w zakresie funkcji wzrokowych, funkcji słuchowych, motoryczności itd. Więc kompleksowo jest na bazie jakby obserwacji, nie jest to test, nie jest to test. W tym momencie te screeningi są realizowane w żłobkach, przedszkolach, ale bardzo wiele realizowało je też POZ-ów w ramach projektu takiego sprawdzania, pielęgniarek środowiskowych, które też bardzo w to weszły. Natomiast screening przede wszystkim będzie miał co zrobić i też to, co będą Państwu wychodziło, że będzie wskazywał automatycznie, które obszary u dziecka są jakby sygnałem ostrzegawczym, tak? Czyli te zadania są tak ułożone, które się bardzo często będą powtarzały w różnych kategoriach, bo jest pytanie, raczkuje, nie raczkuje, a to fizjoterapeuta, ale nie do końca. Tak, bo może się okazać, że nie raczkuje, dlatego bo dziecko wzrokowo źle funkcjonuje, tak? I całkiem jest inaczej. Albo bo może jest problem taki, bo może mieć problem dziecko jakby, że nie ma zainteresowania otoczeniem, bo nikt mu po prostu pewnych rzeczy nie podawał pod rękę i wszystko ma po prostu w zasięgu. Więc to będzie o tyle Państwo trochę porządkowało z bazy narzędzi, że będzie łatwiej wyłapywać dzieci z trudnościami. Czyli główny pierwszy element jest taki, żeby wyłapać pewne dzieci, tak, z syndromem, z pewnym trudnością. I w zależności od tego, jaki poziom tych trudności się pojawi, to będą Państwo się pojawiały takie kwalifikatory. Czyli kwalifikator to jest jakby taki element, który będzie mówił, niewielki problem wymaga jakby czego? Aranżacji, prowadzenia. Ale może pokazywać, że problem jest bardzo już istotny i wymaga większego wsparcia, intensywniego wsparcia, więcej specjalistów. I to jest jakby, że docelowo w systemie, o którym się teraz mówi, jakby w edukacji i w tych zmianach modelowych, żeby kwalifikator był podstawą do udzielania poziomu wsparcia. Czyli nie rozpoznanie kliniczne, tylko to, jaki jest poziom opóźnienia. Więc na pewno specyfika działań jest. W żłobkach już obserwujemy, że te żłobki, które teraz realizują badania, to o dziwo wychodzi 10-15% dzieci, które wymagają jakby czego? Monitoringu, tak? Więc na coś wcześniej się nie zwracało uwagę, tak? A teraz jakby zwróciło się bardziej szczegółowo. Więc wykrywalność dzieci na pewno będzie większa i na pewno będzie większy aspekt w zakresie czego? Analiz. Więc te trzy elementy, które są opracowane, teraz są opracowane i są już projekt, są jakby walidowane, sprawdzane, to mają Państwo arkusz oceny funkcjonalnej ucznia, arkusz kompetencji ucznia. Screening rozwojowy odpowiedzialny był zespół z APS-u ze mną, natomiast oceny funkcjonalne ucznia i kompetencje ucznia robił to zespół KUL-u, bardzo dużo mocno rozbudowany zespół, profesor Ewa Domagała-Zyś, profesor Ewa Pisula, profesor Stanisława Bryś, więc tam bardzo dużo profesor Beata Chimczak, więc to chodziło o to, żeby tak naprawdę to było jeden z elementów takich, żeby wszystko się zgrało, wreszcie żeby się zgrało, a nie było gdzieś tam poszatkowane, więc w jakiś spójny sposób. Te narzędzia w przyszłym roku będą mieć Państwo, będą się pojawiać już w wersji elektronicznej, bo one są w wersji elektronicznej, że wprowadzamy jakby wyniki do systemu, system liczy, tak, drukuje, weryfikuje i ten system o tyle ma docelowo, żeby jeżeli teraz żłobek wprowadza wyniki, to poradnia, jeżeli dziecko skieruje się do poradni, to poradnia będzie widziała te wyniki. Czyli poradnia będzie miała już jakby podgląd do systemu, jak dziecko będzie podchodziło dalej, to będzie miało podgląd dalej. Czyli bardziej chodziło nam o co? Chodzi o to, żeby skorelować trochę treści, że często te dokumentacje ciągle rodzice przynoszą tę dokumentację, tak? I ciągle ponownie analizujemy i od nowa zaczynamy. Mamy pewną ciągłość, tak? Czyli już jakby wskazówki do profili będą. Te narzędzia tworzy się platforma MEN-owska, w związku z tym na tej platformie będą te narzędzia w sposób bezpłatny, tak? Takie znaczenie do przeszkolenia. Takie szkolenia też będą w przyszłym roku realizowane dla Państwa w edukacji specjalnej. Bardzo duża grupa osób i w zakresie jakby screeningów tak samo jest planowane i bezpłatne, więc jakby ta obsługa. No to są bardzo proste narzędzia, tak, które są pytaniem, czy jest, czy nie mam. Tak. Więc nie jest to test i nie jest to jakby analiza. No to już mówiłem, tak, to właśnie przykład mają Państwo tych, o co powiedziałem przy ocenie, przy arkuszu oceny ucznia.
czy wykonuje daną aktywność samodzielnie, czy ją w oparciu, że potrzebuje dłuższy czas na wykonania, tak? Więc mamy różne już formy, tak, które będą wskazywały, czy potrzebuje wsparcia, czy wsparcia technicznego, czy oprzyrządowania, bo to jest też jakby inna formuła. To jest trochę jakby, czy też nie wykonuje danej aktywności, jeżeli nie, to pytanie dlaczego, bo może odmawia wykonania, tak, i mamy problem motywacyjny, a może mamy problem całkiem inny. Więc to, co jakby z tych narzędzi ma powstać, bo musi powstać profil funkcjonalny ucznia, profil funkcjonalny dziecka. Z tego profilu mają wyjść Państwo obszary, mocne strony, słabe strony i konkretne wskazówki, nad jakim obszarem pracują. To jest element ważny, bo w edukacji pojawia się Państwu specjalista wiodący, czyli pojawia się Państwu koordynator wsparcia na terenie szkoły, czy przedszkola, czy innej placówki i pojawia się specjalista wiodący, czyli jeżeli mamy zespół psycholog, pedagog, logopeda różny, to ten, który można powiedzieć jest kluczowy, czyli ten obszar jest pierwszy na pierwszym, jako na pierwszym miejscu, który warunkuje, to ten specjalista jest wiodącym, czyli on jakby ustala pewne reguły postępowania, tak, pewne zasady postępowania, one się będą jakby też zmieniały. Okej, okay, no to już mogę. Na czym nam zależy? To też warto pamiętać, na czym zależy nam w edukacji i w ogóle w życiu. Proszę pamiętać, no nie zależy nam na tym, żeby dziecko zaliczyło treści, tak? Zależy nam na tym, żeby ono miało, było w grupie, budowało relacje, żeby była motywacja, tak? Na współdziałaniu, na komunikacji funkcjonalnej. Czy nie zależy nam na tym, że taką metodę komunikacji prowadzi, czy taką? Bo to nie o to chodzi. Ja marzę, ale przez to, że marzę, to wiele rzeczy się trochę udaje, więc małymi krokami się udaje. Natomiast powiedzmy sobie, to na tym nam zależy, bo patrzmy w przyszłość, dorosłość. Osoby, które wychodzą, jeżeli tych umiejętności nie opanują, będą skazane na opiekę, tak? Na opiekę innych. To, co w obecnym systemie pomocy społecznej mamy deinstytucjonalizację, tak? To większość państwa, którzy mają uczniowie, kończą szkołę, wchodzą w dramat, bo kończą szkołę i pytanie, co dalej. Tak? I teraz pytanie już nie jest o to, czy on czytali, czy pisze i tak dalej, tylko pytanie jest, na ile on jest po prostu w kontekście zaradności. Tak? Więc zawsze jest pytanie, uczmy tego, co jest funkcjonalne. No i jest to możliwe, gdy, tak? Gdy to, co robimy, jest przydatne w życiu. I to teraz proszę popatrzeć, bo możemy powiedzieć sobie marzyć funkcjonalnie, ale jak zadam pytanie, jak wygląda Państwa program terapeutyczny, który Państwo edukacyjnie piszą, to program edukacyjnych, ile Państwo treści przełożyli Państwo na życie codzienne, na przykład w tym programie. Tak? Ja zawsze daję przykład trochę budowanie wieży z klocków i ktoś mówi, dobra, buduj wieżę z klocków w domu. Rysuj koło, nie rysuje koła, to niech rysuje koło, tak? No ale pytanie jest, na ile ma to być funkcjonalne, tak? Że budowanie wieży z klocków to nie musi budować wieży z klocków, tylko to będzie kład książkę na książkę, tak? Ręcznik na ręcznik. Robienie kanapki to jest dokładnie ta sama funkcja. Więc muszę myśleć o funkcjonalności, tak? Rysowanie koła, dziecko nie rysuje koło, mówi, ale nie rysuje koło, ma rysować koło, ale on nigdy nie mieszał w kubku. On nigdy nie mieszał łyżeczką w kubku, tak? Czyli nie ma wzorca ruchowego, tak w ogóle można powiedzieć. Więc musimy przełożyć wiele rzeczy jakby na co? Na funkcjonalność i ICF faktycznie daje takie przełożenie, tak? Takie jak to przełożenie, choć ci Państwo, którzy pamiętają, nie wiem, Gansberga, starego narzędzia oceny postępu rozwoju społecznego, to tam też będzie takie przełożenie. Więc niektóre dzieci mają specjalne potrzeby, ale wszystkie mają zwykłe potrzeby, tak? Więc wiadomo czego. No i oczywiście już teraz widać, czego od nas potrzeba, tak? Każdy z nas, specjalisty, powinien mieć taką zasób wiedzy, tak? Nie da się pracować z dzieckiem czy z uczniem, już kończę, nie mając jakby tej czego? Wiedzy, tak? Swojej metodyki, bo powiedzmy wprost, metodyka, zastosowanie metodyki jest podstawą jakby oceny funkcjonalnej, tak? Jeżeli nie mamy tej wiedzy, no to będzie nam się ciężko jakby odnaleźć, tak, w różnicowaniu. Więc znajomość metod technik, szczególnie też metod technik, które są udowodnionej skuteczności. Czyli bardzo ważne jest jakby to, o tej skuteczności, tak, które, ale też nie mogę się zaszufladkować, bo to jest jakby ważne.
No właśnie, jeżeli chcemy dać wszystkim dzieciom równe szanse, musimy je traktować w sposób zróżnicowany. To, co powiedziałam, że ta zmiana, która idzie, to jest właśnie troszeczkę ta zmiana, jeżeli już Państwo popatrzy, ja przeskoczę, ale to myślę, że prezentacje Państwo będą mieć, więc to też pojawia się ten problem edukacji włączającej, tak? Czym jest ta edukacja włączająca? Czy kształcenie specjalne, czy integracyjne, czy włączające? Wszystkie formy są włączające. Nie ma czegoś takiego, że jest jedna forma włączająca. Kształcenie specjalne też jest włączające, bo ma główne zadanie włączyć człowieka do życia w grupie. Więc bycie relacji, więc tu nie ma takiej oboczności, która jest lepsza, a która nie. Każde dziecko musi znaleźć miejsce, w którym będzie funkcjonowało, będzie szczęśliwe i będzie zadowolone i faktycznie efekt przyniesie tą pewną rzecz. No i tutaj jakby to, co chciałem tylko jeszcze zwrócić uwagę Państwu na to, co jakby jest pewnym standardem, które są pewne standardy, które są opracowywane i są już opracowane. Zmienia się troszeczkę nam model WWR-u. Wczesnego wspomagania, bo wczesne wspomaganie jest jakby tym takim pomocą obecnie. Nowy model WWR-u jest domyśle myślane o takim programie międzysektorowym, czyli obszar od urodzenia do rozpoczęcia edukacji. Jest to program międzysektorowy, gdzie można powiedzieć wszystkie dotychczasowe formy wsparcia w zakresie pomocy mają mieć jeden instrument. I to jest to, co Państwu pewnie gdzieś tam się pojawia, że wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od zera do spełnienia obowiązku szkolnego jako jedna forma, której dzieci mają być kwalifikowane do poziomu wsparcia, więc każde dziecko objęte jest wsparciem bez warunku, jakie musi spełnić. Ten warunek zależy od oceny funkcjonalnej, czyli zależy od tego, jaki jest problem funkcjonowania. Im większy problem funkcjonowania, tym większy poziom wsparcia, czyli to, co dzisiaj byśmy mieli powiedzieć specjaliści, kształcenie specjalne na poziomie, można powiedzieć, trzecim. Tak? Trzeci, mamy trzy poziomy wsparcia. Pojawia się instytucja koordynująca, która ma koordynować mapę zasobów, a więc to, co teraz powiaty robią, 48 powiatów jako w projekcie takim pilotażowym w całej Polsce, próbuje koordynować pewne rzeczy systemem zdrowia. Mocno tutaj jest jakby podpisane rzeczy porozumienia w zakresie psychiatrii, dlatego że w powiatach powstały pierwsze ośrodki referencyjne, ten pierwszy poziom referencyjny, drugi poziom referencyjny. To jakby zaczyna się korelować, żeby był spójny system przekazywania informacji, więc przynajmniej w takim zakresie idziemy. Natomiast pojawia się Państwu też i standard kształcenia pedagoga, tak, mają Państwo ujednolicone standardy, będą wprowadzone ujednolicone standardy w zakresie oceny funkcjonalnej, czyli te narzędzia, które mają, według jakich kryteriów, jak profilować spójną skalą i to generalnie jest zrobione, więc to mogę powiedzieć, że tak. No i też mamy standardy, jeżeli chodzi o pewien nadzór. No tu mówiłem o tym WWR-ze, tak, więc to się też będzie zmieniało, że nie będzie warunek jakby w stosunku do tego rozpoznania. To też Państwo widzą, że w WWR-ze mamy tylko koncentrację na dziecku w tym momencie bezpośrednie. Tu jakby model się rozszerza o co? O to, że mają być godziny na wsparcie na rodzinę, rozmowę z rodzicami, na superwizję, tak? Czyli generalnie to, co robimy dzisiaj w godzinach pracy z dzieckiem w znaczeniu bardziej będzie już jasne, bardziej skoordynowane. Więc to jakby szersze. No i też to, co się Państwu pojawiło w systemie edukacji jako taka forma wsparcia. Pojawiały się Państwu CWEWY, czyli specjalistyczne centra wspierające edukację włączającą. To jest taka nowa rola szkół specjalnych, tak, jako forma doradcza dla szkół ogólnodostępnych, przedszkoli ogólnodostępnych. CWEWY powstało ich w projekcie, teraz powstało ich 20, jest w Polsce 24, docelowo w każdym powiecie jakby ma powstać. To jest taka jakby rola to, że szkoła specjalna, która ma zasoby, ma wspierać szkołę ogólnodostępną w zakresie właśnie podpowiedzi, doradztwa metodycznego, tak? To bardzo niektóre... Nie ma likwidacji szkół specjalnych. Nie ma likwidacji szkół specjalnych. Proszę pan... Nie. Wszystkie placówki zostają i to nie ma. Chodzi o to, że po prostu szkoły specjalne mają pewne zasoby, rzeczy i chodzi o taki punkt doradczy dla nauczycieli, dla szkoły ogólnodostępnej, tak? Po drugie, bardzo często te CWEWY podpisują też umowy, to jest program PFRON-owski w zakresie wypożyczalni sprzętów pomocy dydaktycznych i te CWEWY zaczynają też takie punkty prowadzić w ramach porozumienia z PFRON-em, gdzie na przykład
w szkole ogólnodostępnej jest uczeń, który potrzebuje czegoś. Nie chodzi teraz, żeby wydać, kupić wszystko, tylko po prostu możemy jakby z tego swego otrzymać jakby sprzęt, pomocę, tak, które ten uczeń po prostu będzie wykorzystał. Ale ma charakter bardzo doradczy, pomocy w zakresie konstruowania programów, czyli wykorzystanie troszeczkę tego jakby w tym elemencie. To też ostatnia rzecz, która jest, to też Państwo mają wsparcie gov.pl. Tworzona jest platforma, tak, na której będą narzędzia do oceny funkcjonalnej, narzędzia do diagnozy i taki bilans narzędzi, który jest opracowany Instytut Badań Edukacyjnych, który jest takim ocenami funkcjonalnymi, do których będą Państwo też mogą sięgnąć i wykorzystywać. I są też opracowane standardy postępowania psychologiczno-pedagogicznego przez profesora Otrębskiego z zespołem w zakresie właśnie, jakie narzędzia są rekomendowane do diagnozy, do oceny, tak, i którymi narzędziami jakby jest do badania. Więc trochę rzeczy się dzieje, sporo rzeczy się dzieje, można powiedzieć, natomiast idziemy w kierunku to, co tutaj była mowa, żeby jak najbardziej skoordynować, tak, jak najbardziej skoordynować i uspójnić, jak najbardziej uspójnić. Oczywiście problem jest jaki? Dostęp do specjalistów, tak, ograniczenia, no i ilość dzieci, uczniów, no ale to ja powiem tak, no wszystko można zrobić, ale najważniejsze jest też kwestia taka, na ile jesteśmy sami elastyczni, w trochę jakby takim no, podejściu i przełożeniu. Musimy mieć warunki organizacyjne, prawne i finansowe, żeby to dobrze funkcjonowało, ale też bardzo dużym kluczem jest jakby ta cecha osobowości. I to jest właśnie to, nie więcej wsparcia niż jest potrzebne i nie mniej niż jest to konieczne, więc to też jakby bardzo istotny element dla mnie, żeby brzmiało. Dziękuję bardzo i przepraszam. Rozumiem, że jakby wchodząc, to już pan poczuł oddech na plecach. Słychać mnie w ogóle dobrze? Ja powiem tak, przysłuchiwałam się temu, o czym pan mówił jako rodzic, więc ja tutaj miałabym bardzo dużo pytań do tego, ale ponieważ jesteśmy trochę po czasie, to pierwsze i chciałabym dać państwu szansę na przerwę, a z drugiej strony wiem, że w drugiej części będziemy mieć dyskusję, w której weźmie udział pani Maja Kreft, która jest psychiatrą, pani Ania Borowska, która również jest psychiatrą, a pani Maja opowie w ogóle o wyzwaniach psychiatrycznych, to może zostawię te pytania na tę część, panią je również zadam, bo takie kluczowe moje jest takie i to chciałabym zostawić na przerwę. Z jednej strony słyszymy, że dzieci mają być przygotowywane do życia i te stresory będą, a z drugiej strony słyszymy od psychiatry, że mamy ograniczać lęki, bo wtedy ryzyko chorób psychicznych jest coraz większe i to nam się wyklucza i my jako rodzice nie wiemy, jak się w tym odnaleźć. To nie ma prostej odpowiedzi, bo to właśnie klucz tkwi w czym? W analizie, dlaczego tak się dzieje i co jest priorytetem w tym momencie. Tak. Dobrze, to na ten temat porozmawiamy. Zapraszam Państwa na przerwę 10 minut, czyli spotykamy się o 11:30.